skarbcu, którego szukasz, znajduje się urządzenie UMC. Zostało ono stworzone przez doktora Barisowa, jednego z naukowców pracujących tu w latach 50. Według dziennika MIR-12, wejście do skarbca jest ukryte w tym budynku. Musisz je znaleźć.
To jest dziennik roboczy doktora Dimitra Borisowa. Potwierdziły się moje przypuszczenia, że E-909 może wpływać na czas. Podczas ostatniego eksperymentu kukurydza dojrzała w ciągu zaledwie 3 dni. Trudno przewidzieć skutki tego odkrycia. Doktor Demiczew nalegał, abym rozpoczął testy E-909 na ludziach. Oczywiście odmówiłem. Twój sygnał zanika, więc pewnie udało ci się znaleźć skarbiec. W środku jest urządzenie UMC. Demiczew zabił twojego przyjaciela, żeby je zdobyć. Witajcie, szanowni koledzy, członkowie Politbiura. Nazywam się dr Wiktor Borisow. Kieruję badaniami na katorze 12. Efekty eksperymentów z E-909 przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Najnowsze wyniki wskazują, że tego pierwiastka można użyć do zmiany czasu stanu przedmiotów. Oto próba testowa 143. Urządzenia manipulującego czasem lub UMC, zgodnie z jego powszechnie używaną nazwą. Jak widać, UMC umożliwia przywracanie obiektom ich oryginalnej postaci lub ich gwałtowne postarzanie. Nie należy używać urządzenia wobec istot żywych. Wyniki są bardzo nieprzyjemne. Rozpocząłem już pracę nad mniejszą wersją urządzenia. Niestety, UMC działa wyłącznie na obiekty, które są nasycone E-99. Dokonuję kolejnych przełomowych odkryć. Za zwycięstwo komunizmu! To jest dziennik filmowy moskiewskiego projektu badawczego numer 19 dotyczący możliwych zastosowań urządzenia manipulującego czasem. Urządzenie UMC, jak je nazywamy.
Och, ręką, widzę twój sygnał do GPS. Mam nadzieję, że masz UMC. Musisz go użyć, aby cofnąć się do roku 1955 i uniemożliwić Denichewowi zabicie Barisowa. Tylko on wie, jak przywrócić właściwy bieg historii. Musisz odnaleźć szczeliny, rozdarcie czasoprzestrzeni. Takie miejsca powstały po wybuchu osobliwości. Cała wyspa jest nimi osiana. Jeśli myślisz, że tacy bandyci mogą Pamiętam, żebym prosił cię o zgodę. UMC? Skąd? Ocaliłeś mi życie. Masz UMC i amerykański mundur. Musiało dojść do jakiejś potwornej pomyłki. Chodź ze mną, potrzebuję moich notatek, ha? Dawaj, chwytaj! Ludzie, to mi czerwono! Ląd, Józef!
Ubierałem się odsiądu! Jest ich dwóch. Czy możesz się ich pozbyć? Wiedziałem, że Demichev będzie zdenerwowany naszą odmową współpracy. Jednak nie sądziłem, że posunie się tak daleko. Proszę, kapitanie Renko, w pobliżu jest kolejne laboratorium. Proszę mnie tam zabrać. Tylko wezmę moje notatki. Cholera, nie mogę otworzyć. UMC pozwala na manipulację wiekiem obiektów, umożliwiając ich odmładzanie lub postarzanie. Nawet sejf może ulec zepsuciu wraz z upływem czasu. Zaczyna nam brakować czasu, żeby postarzyć sejf przy pomocy UMC. Proszę to wziąć. To prototypowa broń E-99 może być niestabilna, jednak pomoże nam w wyrównaniu. Ludzie Demichev! Где он делся? Помогите! Я не могу... Закрывайте меня!
он делся? Помогите! Я не могу поднять голову! Шмидт вперед! Стреляйте в него! Помогите! Я не могу поднять голову! Бегом, бегом! Jeszcze niewielki kawałek. Tutaj nasze drogi muszą się rozejść. Proszę się mną nie martwić. W tej wieży będę bezpieczny. Na pewno znowu się spotkamy. Użyj UMC, aby uaktywnić te szczeliny. Zabierze cię z powrotem do swojego czasu. Kapitanie Renko, trudno w to uwierzyć. Czekałem ponad 50 lat na nasze kolejne spotkanie, ale dla ciebie to trwało kilka sekund, prawda? Musisz się pospieszyć. Pamiętasz wieżę, do której się udałem? Wróciłem. Tam wydawała się najlepszym miejscem. Udokumentowany test polegający na przejściu człowieka przez szczelinę. Zamierzam po drodze nagrywać moje obserwacje. Spodziewam się, że wyjdę w szczelinie szyję, która pojawiła się w pobliżu doku i wydaje się być połączona z tą wybraną przeze mnie. Wchodzę. Odczuwam delikatne mrowienie, nawet przez skafander. Nie widzę niczego podejrzanego. Jak widać, nie ma tu nic. Wyłącz to! Thank you.
którą dostaniesz się na górny poziom budynku administracyjnego. Pozostałe drogi są zablokowane. Musisz wjechać windą na wyższe piętro.
Zeszłej nocy znowu mnie odwiedził. Obiekt Alfa. Eksperymentu z teleportacją. To już czwarty raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Nagle zmaterializował się przed moimi oczami. Za każdym razem jego postać jest coraz lepiej widoczna. Muszę przyznać, że on mnie przeraża. W jego oczach płonie nienawiść. Powinieneś widzieć podwórze, przez które musisz przejść. Thank you.